Tego nikt się nie spodziewał. Dariusz Woźniak, od wielu lat piastujący funkcję wójta gminy Rusiec, chce porzucić urząd i na stałe zamieszkać w Indiach. O swojej decyzji poinformował współpracowników i mieszkańców. Szanowni mieszkańcy gminy Rusiec, po wielotygodniowych rozmyślaniach, przemyśleniach podjąłem decyzję, że rezygnuję z funkcji wójta gminy Rusiec i wyjeżdżam do Indii, gdzie będę zajmował się jako lekarz weterynarii świętymi krowami. Wiemy już, dlaczego wójt porzuca urząd, Rusiec i swoją ojczyznę. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Krzysztofa Gajdę, wieloletniego współpracownika Woźniaka, a obecnie radnego powiatu bełchatowskiego. To niemożliwe. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Jestem zaskoczony. No, mam nadzieję, że nie jest to ostateczna decyzja. Jesteśmy przez długie lata związani pracą dla samorządu gminy Rusiec i do tej pory ta współpraca układała się tak dobrze, że no, nie wyobrażam sobie, żeby nasz wójt udał się do Indii i pozostawił nas, mieszkańców, z uwagi na to, że no dopiero kadencja się rozpoczęła. Rozmawialiśmy na temat wyjazdu wójta do Indii, gdzie przebywał tam na urlopie, i no, o kulturze wspominał, o tym, że miałby tam co porabiać, czymś się zajmować, ale nigdy nie wspominał, że chce wyjechać na stałe. Dla mnie jest to wielkim zaskoczeniem. Nie kryją zaskoczenia mieszkańcy i przyjaciele z Ruśca, za to z pełnym zrozumieniem do decyzji Dariusza Woźniaka podchodzi profesor Tomasz Kotecki z Uniwersytetu w Kalkucie, który do Indii wyjechał blisko 10 lat temu. Indie mają bardzo dużo zalet. Polacy tam wyjeżdżają, jest ich tam wielu. No, są korzyści z takiego wyjazdu. Są przede wszystkim afrodyzjaki, które są rewelacyjnie działają na mężczyzn. Ta cała kultura Indii, te piękne kobiety, to po prostu no, można zazdrościć. Jak ktoś tam raz był, to jest w stanie się zakochać i chcieć tam być na stałe. Słowa profesora potwierdza sam zainteresowany. Dariusz Woźniak był już w Indiach i od powrotu z tego kraju nosił się z pomysłem osiedlenia w prowincji Goa. Zafascynowały mnie Indie. Dzisiaj można powiedzieć, że Indie śnią mi się po nocach i serce moje rwie się tam do tych zwierząt, do tych często zaniedbanych, świętych krów. Można powiedzieć, że urzekło mnie wszystko. Urzekła mnie pogoda, przepiękne słońce. Urzekł mnie przepiękny ocean indyjski, ogromna fala, gdzie można wspaniale surfować. Urzekli mnie ludzie, niezwykle biedni, ale niezwykle życzliwi, sympatyczni. No i oczywiście urzekły mnie zwierzęta, szczególnie samo chodzące po miastach, po wioskach, po plażach święte krowy. I podjąłem taką decyzję, że ostatnie lata mojego funkcjonowania zawodowego, mojego życia poświęcę się jako doktor Judym, czyli bezpłatnie będę opiekował się tymi zwierzętami, świętymi krowami. Trudno było podjąć taką decyzję, bo mieszkańcy gminy Rusiec to wspaniali ludzie. Niezwykle sympatyczni, niezwykle chętni do różnego rodzaju współpracy, współdziałania. Zresztą wyniki, które uzyskiwałem w wyborach, ponad 70% poparcia, no świadczy o tym, że ja również tutaj byłem dobrze odbierany. Ale życie jest życiem. Znając temperament wójta, znajomi nie wykluczają, że i tam prowadził będzie działalność polityczną. Znając pana wójta, Darka Woźniaka, na pewno nie zaprzestanie polityki. Jeżeli doszłoby do tego wyjazdu, na pewno niebawem zobaczymy w telewizji, że tam też będzie wielkim człowiekiem. Woźniak uczy się teraz intensywnie podstaw języka hindi. To spore wyzwanie, w Indiach używa się bowiem ponad 400 języków. Dlatego chociażby z tego względu redakcja inforusiec.pl ma nadzieję, że wójt pozostanie w kraju nad Wisłą.